Witam. Ten materiał to kompilacja najciekawszych momentów z dwugodzinnej rozgrywki w Marvel Villainous. Jeśli chcesz sprawdzić całość, zapraszamy na kanał Gospoda RPG. Link w opisie filmu. Dzień dobry, cześć, witajcie moi drodzy. Jesteśmy tutaj dziś jako ekipa TV Gry i dziś będziemy się też wcielać w super złoczyńców w grze Marvel Villainous. Ja gram Thanosem. Znanym z tego, że jest fioletowy. Cześć, jestem Jordan, przyjechałem z Przemyśla. Ja gram Hellą, ponieważ ma kolor zielony. Też na zielony dzisiaj ubrałem. No tak. Ty kradniesz duszę, ty kradniesz kamienie, ty się transformujesz. Ja z kolei muszę podłożyć ładunki wybuchowe po pokonaniu Andy'ego Serkisa, znanego również jako Ulysses Klaue, znanego również jako Gollum, znanego również jako małpa o imieniu Cezar. Małpy razem oraz silne. Alfred. A super kwęki jest Marvela? Nie. A nie, przepraszam. Jako, że on dalej tutaj siedzi, to go nie mogę zagrać. Aha. Więc może jednak nie. Na przykład kopalnie... Vibranium. Vibranium. Dobra. Musisz wyruszyć do kopalni. I teraz tak. Draugr czy Draugr? Draugr. 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 Bardzo fajnie, że się wszyscy zrzucamy też na te... Tak, na ten, tak. Wszyscy, super. W sensie jak na razie tylko ty się zrzucimy. No właśnie, super. Ale będziesz miał fajną nagrodę. Ja się zaraz zrzucę. No tak, tak. Nie, ale ja ci mogę tylko Ironmana zabić, jeśli nie, chcesz. Nie, spokojnie. Klon strażnika. Co? Kto? Klon strażnika. Jest... Okej, okay, już się klonuje. Mamy przerwane. Zaczęło się. On idzie do mnie, czy nie? Komu chcesz? Komu chcesz. Czemu tak domyślnie pokazać? No bo tylko ty nie masz żadnego przeciwnika. Dobra, to kubierz do piekła. To już mu starczy. Ja już nie mam miejsca. Czyli zgodnie z planem wszyscy atakują Mateusza, ponieważ on grał wcześniej. Ja grałem raz w to. To jest 100% więcej niż... 100%? 100% więcej. Czarną panterą. Nie umiem tasować. Daj, skąd wiecie? Znaczy ja też nie wiem, czy robię to dobrze. Tak naprawdę, wiesz, wszyscy, jak zawsze grałem tam w Magiki czy w inne gry, to wszyscy robili takie, wiesz, wow. Ale ja nie chcę tego, wiesz, kart psuć. Iron Man? Iron? Iron Man? Czy I am? A nie wiem. Czy jak ktoś wygra, to możemy jeszcze między sobą grać, żeby ten, bo ja... Ty chcesz kogoś zniszczyć, tak? Tak, tak, tak mi się bardzo zaczęło podobać. Studia nieskończoności. Studia? Studia nieskończoności. To moje studia. To było szybkie. Pamiętam, w sumie moje też. Kiedyś ostatnia integracja moja ever, jak już skończyłem studia, z tymi młodszymi się zapoznaję i mówię, no czy jestem Jordan, już dawno skończyłem studia, a ktoś tam mówi, a ty jesteś ten, co 7 lat studiował. Nieprawda? 6. To przepraszam. Wszystko... To znaczy nie przepraszam, jaki mogę. Ej, zróbmy tak, że będziemy atakować Mateusza i Kubę. Co ty na to? No nie wiem. Momencik. Jordan? Bądź. Hela. Ho. Ale no, będziemy się piekielnie dobrze bawić. To trwaniączko. Ja ci policzę do mnie. Trzy. Byłem mały, to żelazko spadło mi na głowę. Nice. Pociągnąłem za kabel. Okej, okay. Mi lampa. O. Co było foreshadowingiem tego, co się stało później w TV Gry, bo spadła mi na streamie lampa przecież charytatywnym. A pamiętam, no, pamiętam. I się rozbiły dwie lampy wtedy. Żarówki. Żarówki. Mhm. Myślę, że Kuba to wygra. A tak, bo on jest najcichszy. Tak, to tak spokojnie, wiesz, spokojnie tak, już wszystko wiesz. Niebiesko-oki, biały smok. Zastanawiam się, jak kartę płaci. Jezu, alternatywny strój She-Hulk i ma marynarkę z łatami na łokcie. A podaj mi instrukcję, no, żeby zobaczyć, jak działa twerkowanie. Wiesz co, musisz obejrzeć czwarty odcinek. Wow, ten potrzeba boku. A ja sobie w takim razie wezmę... Jaki kamień rzeczywistości. A, ja też mogę? Rozumiem, że gra się kończy, jak ktoś zrealizuje swój cel, tak? Yep. A nie walczymy o drugie miejsce, ani nic? Jeżeli chcesz. Ciekawie by było. No tak, tylko wiesz, no lorowo, jak on ma całą rękawicę nieskończoności, no tak, to... Jazzik, no ja, to wiem. Ja już nie chcę grać Hello, właśnie chcę zamienić. Co się dzieje u ciebie tutaj? Ufortyfikowany kamień rzeczywistości. Masz na dwóch hopków, tak, na nim, tak? Na razie. Będzie więcej. Ponieważ jest mi on bardzo potrzebny. Teraz! Zagrywam niewielką cenę, która powoduje, że dobieram jeden żeton mocy zwykle, ale też dodatkowy jeden żeton mocy za każdy kamień w waszym posiadaniu, czyli w sumie 4. IQ 200. 4? To jest bez sensu, bo ja położę go na pole, z którego nigdy nie korzystam. I on będzie sobie po prostu leżał. Thanos jest miłościwy.
I ty wygrywasz, jak już masz wszystkie kamienie? Tak. No to cwaniaku. To trzeba szybciej realizować cele. Twoje chłopki się liczą jako nasi sojusznicy, czy jako bohaterowie atakujący nas? Bo jeśli tak, to znaczy, że Thanos nie jest taki zły, jak myśleliśmy. Nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy mają taktyki w grach planszowych. To jest bez sensu. Dobra, przechodzę na... No nie. Jak on zginie, to ja ten znacznik będę miał u siebie. Muszę zebrać 8, żeby zrealizować swój cel. Więc to idzie na moje karty odrzucone. Czyli tylko odrobinę więcej niż trwały twoje studia. Mam aktywację, więc... Ale mam za mało punktów. Więc nic. Mateusz, ostatnia tura. Ale tak, jednak nie ta. Ale nie ta. Pytanie. Ciężko stanąć w końcu, szranki. W końcu coś. Dokładnie tak, Thanos mówi dokładnie w taki sposób. Tak wiesz, stoi tutaj po bokach jego córki, tu Gamora, tutaj Nebula i o, z tym przeciwnikiem ciężko. Dobra, to wszystko. Dobra. Proszę bardzo, Killmongerze. Dziękuję bardzo, Thanosie. Tak, Thanosie? Mam Ebony ma Ebony mu. Ebony... Przykro mi. Ebony mało. No? Chyba, że Thanos może wszędzie ich ładować. Okej. Okay. Thanos mógł wszędzie? Thanos nie wiedział. Killmonger nie może zagrywać przedmiotów. Serio? CJ. Kamień nocy. Kamień duszy. No? W sensie, ile, jak myślicie, ile... Dwie tury. Na pewno? Jezus tak. Maria. 20 tur. Okej. Nieskończoność. bez przesady. Następnie ja... Thanos. Wzywam swojego legionistę. Legionistę Thanosa. I dobieram dwie karty. Doskonale. Przechodzę do Złotego Miasta. Dobieram dwa. Mówisz tak głośno, jakby to miała być ostatnia tura. Tak. Wybierz bohatera ze znacznikiem duszy w dowolnym królestwie i usuń go z gry. Możesz wówczas pokonać bohatera w królestwie Heli. I tym bohaterem jest Iron Man, Okuby. O, proszę. Więc go zabijam, zdobywam znacznik duszy. Aha, i dzięki temu przy okazji zabijam Visiona. Aktywuj. Swe kamyki, Thanos. Odkładam w zaplanowanej z góry kolejności. Thanos chciałby zagrać w trzeciej osobie wszystko. Killmonger chciałby, aby Ulysses Klaw umarł. I opluł sobie kartę referencji. To jest pytanie, czy faktycznie mi radzisz? Mind games. Nie, zostawię. Ty zdajesz się być bliżej celu niż ktokolwiek z nas. I ja transformuję. Transformacja! Finally. Tak. Dobrze. Thanos chciałby... Jezus. I tutaj król pokonuje mi Ulyssesa Klaw'a. A łaj, mi wszystko boli. Więc jest to pierwszy krok do mojego zwycięstwa, ponieważ moją specjalnością staje się walka o tron. Zagrywam to na ciebie, Piotr. Musisz pozbyć się wszystkich lasek śmierci. Dobra. Lasek śmierci, przepraszam. Piotr, czy powiedziałbyś, że ta gra jest perfectly balanced? Tak jak wszystkie rzeczy powinny. Thanos nie może wygrać gry, jeśli Adam Warlock znajduje się w jego królestwie. O proszę. Jest. O proszę. Nie wszyscy bohaterowie. Finally. Adam Warlock akurat chyba nosi, nie? Tak. Co tak spojrzałeś, jakbyś, wiesz, coś przewidywał. Fioletowy złoczyńca przenosi się do sanktuarium. Pisząc fanfic, użyłeś słowa Thanos już w trzech zdaniach z rzędu. Tak. Trochę nie wypada. Fioletowy złoczyńca.